Cześć, chciałbym Was zaprosić 19 czerwca na wrocławską Pergolę, gdzie zagram w duecie z Natalią Lubrano podczas dużego koncertu z okazji gitarowego rekordu świata. Koncert zorganizowany przez Leszka Cichońskiego jako coroczna impreza. Ja będę miał okazję i przyjemność zagrać pierwszy raz na niej i będzie miał to dla mnie pewne też symboliczne znaczenie, ponieważ Leszek Cichoński jest autorem tego oto podręcznika Blues Rock Guitar Workshop, który był pierwszą moją szkółką gitarową, z której zacząłem się uczyć grać. W wieku 13 lat tato kupił mi gitarę i byłem samoukiem. I był to pierwszy mój podręcznik, dzięki któremu poznałem, co to są pentatoniki, jak zagrać bluesa i w dosyć szybki sposób mogłem czerpać satysfakcję z grania. Mam dla Was też niespodziankę. Znalazłem jakiś czas temu starą kasetę VHS, na której gram solówkę bluesową właśnie z podręcznika Leszka Cichońskiego. Jest to solówka z pierwszej części, z kasety, którą przerobiłem wtedy. Miałem 13 lat, trochę się zmieniłem, chociaż też mam kapelusz na tamtym nagraniu i zauważyłem, że już wtedy grałem taką techniką kciukiem po strunie, a nie kostką. To mi zostało. Także życzę miłego oglądania. Rodzajów akompaniamentu jest osobna. Łącz.